Tatusiu, chodzi o pieniądze? Tylko wtedy jestem tatusiem także dla twojej matki. Uważasz, że jesteśmy mili tylko wtedy, kiedy chcemy pieniędzy? Syneczku, nie mam pieniędzy. Niech ci będzie, ale ciuchy zaczynają mnie opinać i ledwo zasłaniają przeponę. Co to jest przepona? Coś, co powinno zostać tajemnicą na wieki. Jak to, że zjadłeś ciasto, które znalazłeś na ganku? Dokładnie. Nie dasz swojej księżniczce ani grosza? Nie jesteś już dawnym tatusiem. Nie umiem się oprzeć. Masz tu parę groszy. Zabierzesz mi je sprzed nosa? Skąd ten pomysł? Zawsze tak robisz. Nie oszukam księżniczki. Obiecujesz? Obiecuję. Przyrzekasz? Przyrzekam. Król nadal rządzi. Byle do przodu. Rachunki, faktury. Dlaczego poczta przesyła same złe wieści? Mój nauczyciel dostał pocztą żonę. Miał szczęście przy jego pensji. Przyszły wasze świadectwa. Wielki dzień. Wiecie, jak ważne dla nas jest wasze wykształcenie? Wielkie otwarcie włoskiej restauracji. Co ze świadectwami? Brian, wzorowy uczeń. Lauren, zawiodłaś nas. No ale przynajmniej dostaniemy dwa bewsztyki w cenie jednego. Pokaż. Brawo, Lauren, poprawiłaś oceny. Może nawet zostaniesz kelnerką w knajpie z obrusami. Może kiedyś znajdziesz przyjaciela, który przyjdzie z tobą na obiad. Skoro mam dobre oceny, zasłużyłam na nowe ubrania? Tydzień temu dostałaś 40 dolców i wydałaś na tę nędzną koszulkę. Nie jest nędzna, tylko staromodna. W takim razie mógłbym sprzedawać moje majtki jako zabytki. Niedobrze mi. Skoro lubisz staromodne ciuchy, zajrzyj do skrzyni na strychu. Jasne, będę nosić zapleśniałe ciuchy. A po obiad wskakiwać do śmietnika. Zacznij od sąsiadów, zdrowiej się żywię. Pora na łatwiejsze dziecko. Brian Miller, szóstka z ekonomii Jennermana, szóstka z angielskiego Canarelliego. To drugie słowo to nazwisko nauczyciela. Teraz rozumiem tę francuską flądrę. Nauka jazdy? Dlaczego nic nie mówiłeś? Pilny uczeń, ale brakuje mu pewności za kierownicą. Już, ja cię przeszkolę. Nie potrzebuję szkolenia. Będziesz super. Millerowie od wieków szkolą swoich synów. Od wieków? Powozić karetą. Czekałem na to, odkąd zbudowaliśmy model Mustanga i wysadziliśmy w powietrze. Wysadziłeś mój model Mustanga? Nie pamiętam. Zaczekajmy, aż zrobię prawo jazdy. Nauka jest ważniejsza od przejażdżek. Odwołaj to. Masz rzadką okazję, jako pierwszy w klasie skończysz 16 lat. Przez kilka tygodni tylko ty będziesz miał to, o czym marzą nastoletnie dziewczyny. Sposób na ucieczkę przed rodziną. Dorosłe dziewczyny też o tym marzą. Zaczniemy już dziś. Pewnie masz masę innych zajęć. Zerknę do kalendarza. Pusto aż do świąt. Pilnuj obiadu, a ja zrobię z mojego syna mężczyznę. Rozmasuj.
Usta pomalowane? Jedziemy. Według podręcznika zapomnij o podręczniku. Żaden nie nauczy cię, jak prowadzić samochód. Chyba że ktoś napisze, mistrz kierownicy ucieka. Wrzuć wsteczny. Trzeba być ostrożnym, ale nie ma co przesadzać. Niektórzy bywają niecierpliwi. Żółte światło przyciśnij. Żartowałem. Daj mi się skupić. Jedziesz tak wolno, że mogłyby cię wyprzedzić dzieci na rowerze. Skręć tutaj. Pokażę ci, gdzie parkowaliśmy w liceum. Mówisz o parkowaniu równoległym? Można zacząć równolegle, ale najważniejsze to skończyć w poziomie. Skręcaj. Płynny skręt. W mniejszym wozie lepiej to zrobić gwałtownie, żeby dziewczyna wylądowała na tobie. Przy skręcie w lewo siła odśrodkowa odepchnęłaby pasażera w drugą stronę. To tylko teoria. Daj mi prowadzić. Ty jesteś kierowcą, ja tylko patrzę. Żwawiej, babciu! Kiedy ja pakowałam prezent, on wpadł do sypialni i zepsuł niespodziankę. Teraz muszę kupić nowy sweter. To koty chodzą w swetrach? Nathaniel, tak. Masz szczęście, znalazłam całe pudło z ubraniami. Po co wyciągasz stare ciuchy? Zamiast płacić za podróbki ciuchów z lat 70., dam Lauren prawdziwe. Pachnie dobrym towarem z tamtych lat. Co to za zapach? Kadzidło. Całkiem fajna. Z mojego pierwszego koncertu. Mogę wziąć? Pewnie. Nie. A które mogę? AC/DC zatrzymam. Aerosmith też. Rio Speedwagon. Intensities? Dopiero teraz rozumiem ich teksty. Za często paliłaś kadzidło. Szukaj dalej. Wszystko, co ma związek z glamem i punkiem, możesz zatrzymać. Jak przejażdżka? Z początku był spięty, ale go rozruszałem. Prawda, mistrzu? Się wie. Czego go nauczyłeś? Krążyć, brać jedzenie na wynos, kupować pączki z lukrem i bez. Miło zostawić synowi coś po sobie. To oprócz urody i nóg do tańca. Gratuluję. Kiedyś nasz syn będzie się całował z dziewczyną w samochodzie i myślał o mnie. Mieliście niezłą zabawę, jak facet z facetem. Było okropnie. Jest niecierpliwy i niczego mnie nie nauczył. Na pewno przesadzasz. Nauczył mnie zawracać, bo dali mu za mało papryki. Przede mną rozrywkowa noc. Nie mogę z nim jeździć. Wrzeszczy i doprowadza mnie do szału. Ty mnie zabierz. Daj mu szansę, bardzo mu zależy. Dla mnie to koszmar. Albo mnie nauczysz, albo będziesz musiała mnie wozić do końca życia. Nie zniosę tyle poważnej muzyki. Zgoda, ale musimy zrobić to w tajemnicy. Co nie będzie proste, bo ojciec jest bystry. Gdzie pilot? Zajrzałeś pod siebie? Dzięki. Poradzimy sobie. Jesteś dużo lepszym nauczycielem, dziękuję. Nie dziękuję, ale pamiętaj, że kiedy będziemy starzy, mnie masz karmić pierwszą. Mój pierworodny syn i spadkobierca wszystkich moich dóbr, czyli mojego zegarka.
To twój szczęśliwy dzień. Szykuj się do jazdy. Brian szykuje się do odrabiania lekcji. To nie najlepszy moment. To nie będzie zwykła jazda. Dziewczęta, ratuj. Kiedy ojciec się tak zapali, każdy walczy o siebie. Chodźcie. Co się dzieje? Ojciec chce się czymś pochwalić. Znowu przez pół roku będziemy jeść węgorze? Kupiłem nam ekstra brykę. Widzę tylko przerdzewiałą furgonetkę. Kupiłeś to? Co ty na to, Brian? Rozumiem twoje zaskoczenie. Od razu wiedziałem, że to odpowiedni samochód dla mojego syna. To miło, ale skąd wziąłeś pieniądze? Z funduszu na samochód. Odkładaliśmy na rodzinny samochód, a kupiłeś starą imprezową furgonetkę. Tak. Jesteś cudowny. Odmawiasz mi pieniędzy na ubrania, a Brianowi kupujesz samochód? Jest duża różnica. W twoich ciuchach nigdy nie wyskoczę na miasto. Lauren ma rację, jesteś zbyt hojny. To samochód dla całej rodziny, a nie tylko dla ciebie. Nie uzbieraliśmy aż tyle. Coś ty wymyślił? Odkładałem też na stół bilardowy, ale uznałem, że to jest ważniejsze. Brian powinien mieć niezawodny samochód. Gotowy na drugą lekcję? Niech będzie. Muszę zdjąć korkociąg z łańcucha. Co to za obraz? Nie wiem, ale jest czarowy. To Lot i Kara. Nie wymądrzaj się. Pachnie kadzidłem. Nie chcę z nim jeździć. Powiedz mu, że mnie uczysz. Twojemu ojcu strasznie na tym zależy. Nie łammy mu serca, mówiąc, że nie jest tak wspaniałym instruktorem jak ja. Nie mówiłem, że jesteś wspaniała. Nie musiałeś. Nie prosiłem go o samochód. Albo wsiądziesz do tej ekstra bryki, albo będziesz egoistą i zranisz jego uczucia. Ja ci tego nie ułatwię. Idę do siebie, wskakuj do wody. Stoimy pod twoim domem, mamy super niespodziankę. Nie rozwiedliśmy się, schodź. Czy te naklejane gwiazdki świecą w ciemnościach? Albo rdza go przeżarła. Tak czy siak, fajnie. Za chwilę będzie jeszcze fajniej. Nie przyjeżdżajcie po mnie do szkoły. Trzeba było nie mówić. Znalazłam coś. To spinka do włosów. Mogę wziąć? Ale noś tylko po domu. To ma być ta niespodzianka? Przewieziemy cię naszą nową bryką. W czym teraz Kudłaty i Velma polują na duchy? Wrzucaj bieg i skręć w pierwszą w lewo. Co robisz? Sygnalizuję skręt. To jeszcze kawał drogi. Mama mówiła, żebyś słuchał ojca. Skręć w lewo. Bardzo ładnie. Przestań. Bardzo ładnie. Zmień pas. Co to było? Dziękuję, że mnie wpuścił. Może od razu kupisz mu kwiaty? Jeździsz, jakby uczyła cię matka. Przepraszam. Uczyłaś go. To był ubaw. Gdybyście jeszcze porzucili mnie w lesie, byłoby jak w liceum.
Dzieci na górę, muszę porozmawiać się z mamą. Co to za spinka? No wiecie... Jak mogłaś? To ja powinienem go uczyć jeździć. Jesteś świetnym ojcem, ale nauczanie to chyba nie twój żywioł. Jak to? Zawsze, kiedy uczysz Briana, robisz się... jaki? Niecierpliwy. Głupstwa gadasz. Dokuczasz mu. Dlatego przyszedł do mnie. Nauczyłem go mnóstwa rzeczy. Jeździć na rowerze, wiązać buty, pływać... Nie zupełnie. Co masz na myśli? Nauczyłeś go niektórych z tych rzeczy. Których? Jeździć na rowerze i wiązać buty i pływać. Jestem pewien, że nauczyłem go pływać. Wpoiłeś w niego lęk przed wodą. Wszystkiego nauczył się od ciebie? Dlatego rzuca jak dziewczyna. Tego uczył się sam. Brian jest mądry, ale szybko się denerwuje. Nie możesz na niego naskakiwać. Poniosło mnie z radości, że zostanie mu coś po mnie. Mnie uczył tata. I ty możesz, tylko naucz się cierpliwości. Wolę nie myśleć, że jedyne, czego go nauczyłem, to podpisywać się moczem na śniegu. Jak mogłaś? Fantastyczny z ciebie kierowca. Zjedź na prawy pas. Wiem, co robię. Masz rację, będę siedzieć cicho. Dzięki, tato. Brian? Nieważne. Boską, wyłącz ten nitacz. Bardzo ładnie. Kiedy pójdziesz spać? Nie mogę zasnąć, zawaliłem sprawę. To twój syn, wystarczy, że... Skąd? Masz to ciasto? Z drugiej lodówki. Nie mamy dwóch lodówek. Fakt. Bardzo chciałem nauczyć go czegokolwiek. Jesteś jego ojcem, ma po tobie wiele cech. Niby jakie. Jest dobry z matematyki, fizyki, w tę grę z końmi, na szachownicy. W szachy? Zna się na tym, o czym ja nie mam pojęcia. Naprawdę zapomniałeś słowa szachy? Jest późno i obżarłem się ciastem. Gdzie masz tę drugą lodówkę? Inni mają kochanki na boku, a ja drugą lodówkę. Kto przychodzi o północy? Co się stało? Myślałam, że śpisz. Jestem ojcem Bonnie, złapałem waszego syna, jak wymykał się z nią do tego gruchota. Czy to prawda? Chcieliśmy tylko pogadać w samochodzie. Dzieciaki nazywają to parkowaniem. Kto by nadążył za ich slangiem? Bardzo przepraszamy. Zostanie ukarany. Nie spodziewałem się tego po nim. Ani my. Już my się nim zajmiemy. Dobranoc. Słyszałaś? Nasz syn wymknął się w nocy i chciał zabrać dziewczynę na parkowanie. Jednak czegoś go nauczyłeś. Na to wygląda. Ciekawe, czy wypróbował ostry skręt w lewo. Co takiego? Fizyka nie rozumiesz. Aż głupio mi go ukarać. Jeśli dostanie szlaban, furgonetka będzie nasza.
Trzeba dać mu nauczkę. Kiedy bryka się kołysze, trzeba zachować ciszę. A kiedy obierz się ciastem, stajesz się zbędnym balastem. Skąd wzięłaś tyle forsy? Sprzedałam stare koszulki mamy. Wasze nudne wspomnienia są jednak coś warte. Pożyczysz mi dychę? Jasne. Proszę. To miłe. No ale nie nabierzesz, mnie nadal rządzę.